Witam Państwa w magazynie miejskim i zapraszam na informacje. Uroczysta gala Działaj Lokalnie 2022 odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy. Głównym tematem spotkania organizowanego przez Dębicki Klub Biznesu, Starostwo Powiatu Dębickiego oraz Zespół Szkół Ekonomicznych było Działaj Lokalnie, inspiracją w realizacji szkolnictwa branżowego w powiecie dębickim. Zbigniew Nosal, prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu, podkreślał, jak wiele osób z niego skorzystało. Wielu społeczników pisało programy i otrzymywało na to granty. Zacząłem tak z obawami, ale muszę powiedzieć uczciwie, że tych ludzi, którzy ogarnęci są pasją społecznego działania, nie brakuje i podziwiamy ich serdecznie, staramy się im pomagać. Program Działaj Lokalnie właśnie uczy przedsiębiorczości, zaradności, wiarygodności, no i przyczynia się do budowania dobra wspólnego i do rozwoju kapitału społecznego w naszym powiecie. Tak trzymać. Paweł Ochap z Dębickiego Klubu Biznesu zachęca kolejne organizacje, aby włączyły się w działalność Dębickiego Klubu Biznesu. W tym roku w programie Działaj Lokalnie edycja 2022 naszymi partnerami były trzy gminy. Gmina Żyraków, gmina Pilzno oraz gmina Jodłowa. Oczywiście partnerem jak co roku jest też firma Tikurila Polska S.A., gdzie tutaj bardzo serdecznie dziękujemy, że wspierają nasze działania, jak i działania wszystkich organizacji. W tym roku przyznaliśmy 10 grantów dla wszystkich organizacji. Z gminy Pilzno 5 organizacji otrzymało granty, z gminy Żyraków 3 organizacje oraz z gminy Jodłowa 2 organizacje. Bardzo cieszymy się szczególnie z organizacji z gminy Jodłowa, bo to są świeże organizacje, które pierwszy raz pisały wnioski. Te wnioski były bardzo dobre, zostały przyznane im środki na działania. Bardzo się cieszymy, że ta gmina też przystąpiła do naszego programu, że będziemy mogli rozwijać te działania społeczne na tamtym terenie. Pierwszym z prelegentów był Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego. Mówił o wzajemnej współpracy i relacjach samorządu, biznesu i edukacji. Na pewno trzeba myśleć o tym, żeby uczyć zawodów, na które jest popyt, a nie takich, które po prostu uczymy historycznie od 40 lat, a po których później i tak nie ma pracy na rynku, więc to na pewno. Ale to od tego są, myślę, i dyrektorzy, i grono pedagogiczne, i rady pedagogiczne, i wszyscy, którzy o tym myślą. Mam nadzieję, że to robią i unowocześniają edukację w swoich szkołach. Krzysztof Górecki, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, mówił o współpracy szkolnictwa branżowego z pracodawcami na przykładzie placówki, którą kieruje. Bez pracodawców niemożliwe jest kształcenie branżowe w dzisiejszych warunkach, zwłaszcza w tak dużych zmianach technologicznych, rozwoju przemysłu, rozwoju różnych gałęzi. Także musimy być tuż za pracodawcami, żeby móc kształcić jak najlepiej potrafimy przyszłe kadry. Ryszard Pajura, wydawca i redaktor naczelny Obserwatora Lokalnego, wygłosił prelekcję na temat, czy media lokalne są potrzebne. Gdybym nie był przekonany o tym, że są potrzebne, to ani nie prowadziłbym takiej działalności, nie byłbym wydawcą lokalnej gazety i lokalnego portalu, ani nie zawracałbym dzisiaj głowy słuchaczom. Tak, ja jestem przekonany, że media lokalne są potrzebne i będą potrzebne jeszcze bardzo, bardzo długo. Owszem, mamy dzisiaj dostęp, bardzo łatwy, szybki dostęp do tysięcy wręcz informacji, do setek informacji z życia lokalnego środowiska, bo każda instytucja, każda placówka kultury, każda szkoła, parafia i tak dalej, samorządy mają własne strony internetowe, mają profile społecznościowe, tam zamieszczają informacje z życia lokalnego środowiska, ale nikt z nas nie ma tyle czasu, żeby przeglądać codziennie wszystkie profile starosty, wicestarosty, przewodniczącego Rady Powiatu, radnych powiatowych i tak dalej. Potrzebne są media również po to, żeby te najważniejsze informacje z życia lokalnego środowiska zebrać w jednym miejscu i przekazać swoim czytelnikom, czy dzisiaj coraz częściej użytkownikom mediów elektronicznych, czy telewizom właśnie, bo jedną z ważnych części mediów lokalnych są również lokalne telewizje.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń, którzy piszą projekty aktywizujące całe sołectwa i inne grupy społeczne, tak jak Anna Mikrut, sołtys Dzwonowej i przewodnicząca kół gospodyń wiejskich w powiecie dębickim. My jako Stowarzyszenie Koła Gospodyń Dzwonowej pisaliśmy już parę lat temu dwa projekty. Skorzystaliśmy bardzo dużo na tym. Integracja na pierwszym miejscu. Pisałam też projekty do gminy Pilzno. Były bardzo ciekawe projekty i naprawdę można powiedzieć, że ludzie się integrują, przychodzą, ciekawi są. Tu szczególną uwagę w tych projektach zwracamy na promocję, bo tu chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli. I właśnie promocja, jeszcze raz promocja tego projektu, bo te działań lokalnie, bo oni naprawdę wartają. Wartają, bo ludzi można zjednoczyć, porozmawiać, posiedzieć i dobrą robotę jakąś zrobić właśnie w danej wsi. Podczas gali wręczono podziękowania dla komisji oceniającej wyniki. Wręczono także certyfikaty partnerstwa, listy gratulacyjne Działaj Lokalnie dla przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń. Gniewomir Kuczyński z Dębicy po raz kolejny został wicemistrzem świata we fryzjerstwie. W tym roku wystartował jako senior, choć nie ma jeszcze ukończonych 21 lat. Mistrzostwa odbyły się w Paryżu, a Gniewko miał do wykonania dwie fryzury męskie, kreatywną i klasyczną. Jak sam podkreślał w rozmowie z reporterami Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR, woli fryzurę kreatywną. Jest to, można powiedzieć, moja ulubiona fryzura z tych dwóch, które wykonuję. Jest ona bardzo, która bardzo stawia na takie przygotowanie techniczne, przygotowanie koloryzacji, stawia na bardzo precyzyjne wyczesanie oraz takie, można powiedzieć, troszkę indywidualne podejście do schematu, czyli możemy zmienić wiele elementów, jeśli jakieś widzimy takie tam potrzeby. Młody wicemistrz świata na treningi jeździł do Olsztyna, do Andrzeja Matrackiego, który szkoli kadrę narodową. Na co dzień pracuje w salonie fryzjerskim Doroty Pietrachy, która umie pokierować karierą utalentowanego Gniewka. Czy mnie rozpiera duma? Rozpiera mnie bardzo, dlatego że postawić na tak młodego człowieka, tak pracowitego, ambitnego, który wie co chce i dąży do celu, to jest chyba największe osiągnięcie, jakie można mieć i zdobyć. Gniewko jest pracowity, utalentowany i bardzo skromny. Dla wszystkich pań mamy złą wiadomość. Wicemistrz świata specjalizuje się we fryzjerstwie męskim. Czy umiesz robić damskie fryzury? Umieć? Myślę, że jakbym się postarał, bym zrobił, aczkolwiek z przykrością jest mi to powiedzieć, że niestety nie pracuję z kobietami. Aktualnie jestem tylko fryzjerem męskim, przez co, jak sama nazwa mówi, pracuję tylko z mężczyznami, z brodami. Jest świetnym barberem, pięknie pracuje przy męskich fryzurach. Potrzeby na rynku są ogromne i panowie naprawdę też wymagają tak kompleksowej usługi jak kobiety. A kobiety to może kiedyś jakiś rodzynek na torcie, ale to jest jeszcze daleka przyszłość. Dorota Pietracha dziękuję wszystkim urzędom, instytucjom i firmom, dzięki którym Gniewko wyjechał na Mistrzostwa Świata. Przy okazji tego wydarzenia chcemy podziękować naszym sponsorom, Cechowi Rzemiosł Różnych w Dębicy, Urzędowi Marszałkowskiemu, który nas wspierał bardzo, tak mentalnie, jak i duchowo, kibicowali nam, byli z nami cały czas, Urzędowi Pracy, gdzie tam całe dyrektorstwo i kierownictwo pokierowało też losami Gniewka. To są duże ukłony w ich stronę. Przede wszystkim pomagali nam zawsze tak samo pod względem różnych pokazów, różnych rzeczy, które się wydarzyły na przełomie tych lat. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy też Biuro Podróży, które nam pomogło. Jest to Biuro Podróży pana Damiana i pani Asi Kolbusz, I Am Travel, nasi przyjaciele. Gniewkowi życzymy kolejnych sukcesów na arenie międzynarodowej, a patrząc na jego determinację i pracowitość, na pewno takie będą. Najlepsze drużyny żeńskie i męskie rywalizowały ze sobą w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych. Wystartowało 7 drużyn żeńskich i 11 męskich, po 2 najlepsze z każdej gminy. Rywalizacja odbyła się na stadionie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy. Rywalizacja na pewno była imponująca i potrzebna. No, wiadomo, że ochotnicze straże pożarne
generalnie zajmują się służeniem obywatelom, ratowaniem życia i zdrowia, ale też trzeba docenić tą pracę, którą na co dzień wykonują, te treningi, które przecież muszą mieć, żeby tak sprawnie, jak tutaj dzisiaj widzieliśmy, przeprowadzać te wszystkie konkurencje, które w sumie są po to robione, żeby później odwzorowują one rzeczywiste, realne zadania, które strażacy muszą wykonywać. Świetna okazja do sprawdzenia się swoich umiejętności przede wszystkim przez druhny i druhów. Mam takie wrażenie, że po 3 latach wszyscy są wygłodniali rywalizacji i właśnie sprawdzenia swoich umiejętności. Także trzymamy kciuki, mam nadzieję, że będzie fair play i że będą te wszystkie rekordy, które chcieli chłopaki i dziewczyny pobić, będą pobite. Także powodzenia i trzymam kciuki. Zawodnicy mieli do wykonania tradycyjnie 2 konkurencje. Sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenia bojowe. Jak podkreślał brygadier Jacek Pawłowski, główny sędzia zawodów, najważniejszy był czas wykonania obu zadań, ale nie tylko. Oczywiście zarówno w pierwszej, jak i w drugiej konkurencji najważniejszy jest czas, ale również bardzo ważne jest to, żeby nie zdobyć punktów karnych. Za niewłaściwe wykonywanie ćwiczenia sędziowie przydzielają punkty karne. Klaudia Tomasik, radna gminy Dębica i zarazem reprezentująca zarząd powiatowy OSP, cieszy się z faktu, że coraz więcej kobiet wstępuje w szeregi ochotniczych straży pożarnych. Obserwując właśnie w ciągu kilku lat jest coraz więcej drużyn żeńskich, także kobiety też mają głos w jednostkach OSP. Mamy też przykłady, że kobiety są prezesami w jednostkach OSP, w zarządzie, także jest to mocna ekipa w jednostkach OSP. Zawody były bardzo widowiskowe i każda zawodniczka i zawodnik włożyli w to wiele serca, żeby wygrać. Ćwiczyłyśmy regularnie, tak się przynajmniej starałyśmy. No co, treningi kilka razy w tygodniu i tak się działo. Liczy się na wygraną? Na wygraną mnie przede wszystkim, żeby była fajna zabawa i żeby wszystko nam wyszło. Wygrana nie jest najważniejsza. Dlaczego dziewczyny młode wstępują w szeregi OSP? Pewnie po prostu imponuje im to, żeby przede wszystkim pomagać innym, no bo zawsze to było tak, że strażacy to głównie mężczyźni, ale od ostatnich lat się to zmienia, dlatego myślę, że to jest taka fajna inspiracja dla nas. Wśród kobiet pierwsze miejsce zdobyła drużyna OSP Brzeźnica. Na drugiej pozycji uplasowały się zawodniczki OSP Łęki Dolne, a trzecią lokatę zdobyły druhny z OSP Słotowa. Wśród drużyn męskich najlepsi okazali się zawodnicy OSP Góra Motyczna. Drugie miejsce wywalczyli reprezentanci OSP Łęki Dolne, a natomiast trzecie OSP Słotowa. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego. Do zobaczenia.